Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś hipnoza. Długo zastanawiałem się, jak nazwać ten odcinek. Postanowiłem zostać przy oryginalnym tytule hipnoza. Właśnie o tym programie będę mówił. Hipnoza pojawiła się w TVN-ie w zeszłą sobotę, czyli 3 marca. No i okazało się, że program nie przypadł do gustu widzów. Ale najpierw zacznę, jak to wszystko wyglądało. Znaczy, hipnoza jest to program na licencji. Wykupiony na licencji, licencja brytyjska na podstawie programu You're Back in the Room. Program był ten emitowany w ITV. To taka telewizja, właśnie coś jak TVN, czyli taka bardziej rozrywkowa. Różne tam programy były puszczane, więc był puszczany ten program od 14 marca 2015 do 9 kwietnia 2016, w sumie 2 sezony, i to już jest rekord. Powstały różne wersje zagraniczne, chociaż już nie w takiej ilości jak chyba Mam Talent, czy Taniec z Gwiazdami, czy nie wiem co tam jeszcze, czy The Voice. Powstało w sumie, jak teraz patrzę na kartkę, to powstało 6 wersji, z czego jedna jeszcze się nawet nie zapewniła. Więc Australia, Francja, Kolumbia, Słowenia, Nowa Zelandia i prawdopodobnie w tym roku zostanie wpuszczona wersja amerykańska. Czyli mało jak na taki format. No, u nas postanowiono zrobić wersję numer 7, to znaczy TVN 3 marca, tak jak już wcześniej powiedziałem. Wizerem w tym programie jest Artur Makiela. Prowadzącym Filip Heiser, którego znamy już z innych programów TVN, chociażby z Małych Gigantów. Zasady programu są takie. 5 zawodników zostaje poddanych hipnozie. I w tym stanie mają za zadanie wykonać różne konkurencje. W miarę proste konkurencje, trzeba przyznać. I w tym czasie muszą udawać, wykonać te zadania, które zostały im narzucone w hipnozie. No i w sumie przez cały program można wygrać 50 tysięcy złotych. Prawdopodobnie do podziału. Tak mi się wydaje, że to nie jest dla jednej osoby, tylko do podziału między tych 5 zawodników, czyli po 10 tysięcy na głowę. Tyle o zasadach, tyle o całym formacie. No i co się okazało? Pierwszy odcinek, jak już mówiłem, w sobotę pojawił się. No i było coś takiego, nawet sam Filip Heiser napisał, kto dotrwał do pierwszej reklamy, a kto dotrwał do drugiej reklamy. Większość do pierwszej reklamy, która pojawiła się, wydaje, po 20 minutach, przełączyło na inny kanał. Przeważnie na Polsat, gdzie leciał w tym czasie Shrek. Niektórzy pisali, że lepiej obejrzeć po 100 raz Shreka niż ten program. Uznano go w komentarzach, czytałem komentarze zaraz po zakończeniu odcinka na Facebooku, że tak złego programu jeszcze nie było w historii TVN-u i w ogóle w historii polskiej telewizji. Zarzucono programowi, że jest plagiatem odcinka pierwszego brytyjskiej wersji. No i rzeczywiście, jak popatrzyłem na YouTubie, to rzeczywiście można zauważyć, że jest to praktycznie tak samo. I zarzucono również, że uczestnicy to są podstawieni aktorzy, rzeczywiście nie są w hipnozie. Nawet Filip Heiser, czyli prowadzący, zachowywał się dokładnie tak, jak zachowuje się prowadzący w brytyjskiej wersji właśnie w tym konkretnym odcinku. Oczywiście TVN postanowił odeprzeć te zarzuty i napisali, że oczywiście był casting, że była weryfikacja, że sprawdzano, kto rzeczywiście się poddaje hipnozie, bo jak się okazuje, jest to tylko 1/3 ogółu całego społeczeństwa może zostać poddana hipnozie, że jest podatna na hipnozę. Większa jednak część ludzi nie jest podatna na jakąkolwiek machanie wahadełkiem, nie wiem, czymkolwiek przed głową, nie da się zahipnotyzować. No więc właśnie, program bardzo dziwny, ale oczywiście jak zawsze są nowości, postanawiam sobie dać szansę na chociaż jeden odcinek i to będzie naprawdę tylko jeden odcinek. Drugiego odcinka nie będę w stanie obejrzeć, nie że nie mam czasu, nie że mi się nie chce, tylko po prostu to jest tak głupi program i to jest tak jakiś ogłupiający program, on nie wnosi niczego i żadnej rozrywki z oglądania tego programu nie miałem.
A powinienem mieć, bowiem tak, był reklamowany, że to nowa rozrywka, że czegoś takiego jeszcze w telewizji nie ma. Jasne, jeszcze czegoś takiego nie było i prawdopodobnie nigdy więcej już nie będzie. Wcale nie zdziwię się, jeżeli ten pierwszy odcinek był jedynym wypuszczonym, chociaż pewnie będzie drugi, bowiem z tego co czytam na jakichś różnych stronach, TVN jest bardzo zadowolony z oglądalności. No jasne, oglądalność pierwszego odcinka była wysoka, bowiem każdy chciał zobaczyć. A może ten program jest ciekawy. Jednak okazało się, że program wcale nie był ciekawy. Niektórzy wyłączyli po pierwszej reklamie, niektórzy wyłączyli po drugiej reklamie. Ja wyłączyłem na samym końcu, ale chciałam naprawdę zobaczyć, jak ten żenujący program się skończy. Koniec końców, po różnych dziwnych konkurencjach, cała ta drużyna z pierwszego odcinka wygrała 42 200 zł. To w sumie nie jest tak źle. Mniej wysiłku i to kosztowało, powiedzmy, że mniej wysiłku to kosztowało niż odpowiadanie na te 7 czy 8 pytań w programie Milionerzy chociażby. To wydało mi się podejrzane w tym odcinku. Na początku była pierwsza konkurencja i jeden z uczestników miał ryczeć jak tyranozaur czy jak jakiś inny dinozaur, no nieważne. W każdym razie, jak już został zahipnotyzowany, skąd wiedział, jaki dokładnie odgłos wydaje tyranozaur? Jasne, ja wiem, że są Jurassic Parki i inne rzeczy, ale tak, będąc no, na pół świadomym, wiedzieć, jak dokładnie oddać przerażający odgłos dinozaura, to rzeczywiście musiało być wyreżyserowane i musiało to być wcześniej wyćwiczone. Te inne zachowania, no to jasne, nie wymagały jakiegoś strasznego przygotowania, bo na przykład facet w drugiej konkurencji robili coś takiego, że robili depilację klientkom salonu i jak szarpnął plaster, to nie powinno boleć klientkę, tylko jego. I dokładnie w tym miejscu się powinien chwycić i zwijać z bólu. No większej głupoty również nie widziałam i się dziwię, że aktorki, które tam przyszły do tego programu, zgodziły się w takiej głupocie brać udział, ale pewnie nie wiedziały, co się pakują. Sam jak Filip Heiser też nie wiedział chyba, co się dokładnie pakuje. A wydawało się pewnie program o dobrej porze, w tak zwanym prime time, czyli o godzinie 20 w sobotę, to zazwyczaj to leci jakiś Mam Talent albo inny jakiś fajny program rozrywkowy, no tym razem się okazał klapą, no i właśnie. Raczej drugiego sezonu nie będzie, ale w żadnym kraju, poza Wielką Brytanią czy Londynem, nie było drugiego sezonu i wszędzie pojawiały się te same zarzuty, że uczestnicy nie są w stanie wykonać tych zadań, które były tam im powierzone, jeżeli byliby w stanie hipnozy. Musieli to, nie wiem, udać, pewnie wcześniej zostali przeszkoleni, jak udawać, że się jest w hipnozie, no i po prostu robić siebie durnia na oczach no, milionów, bowiem miliony ten program oglądały. Miliony oglądały, no znaczy milion ponad z kawałkiem trochę, w grupach jakichś tam docelowych, no ale wydaje mi się, że już takiej oglądalności ten program nie będzie miał. I dobrze ktoś stwierdził, że ten program się powinien nazywać Hipnoza. Wiele komentarzy się pojawiało takich, że TVN puka w dno od dołu, czyli to już jest poniżej dna, że już bardziej dna osiągnąć nie można, bowiem wcześniej, tydzień wcześniej, w poniedziałek, był puszczany pożar w burdelu Fabryka Patriotów. To również był dziwny, no i żenujący program i wszystkim wydawało się, że TVN dno już osiągnął, więc trzeba było dno pogłębić jeszcze bardziej, więc TVN puka hipnozą dno od spodu. Okazuje się, że można zrobić jeszcze gorszy program. Ale dobrze ktoś zauważył, że kiedy była promocja, wszystkie programy są zazwyczaj promowane w śniadaniówce w Dzień Dobry TVN, że bez większego entuzjazmu ten program był promowany. Kazano nam zapromować ten program, kazano nam przyjść o 8 czy tam o której godzinie, posiedzieć chwilę na kanapie, powiedzieć, a będzie taki program od 3 marca. Oglądajcie Państwo oczywiście, no bowiem takie mamy zadanie od kierownictwa stacji. Czy ten program jest dobry, czy nie, musimy go zapromować, to właśnie. I się okazuje, że robiono to bez większego entuzjazmu, no widocznie oni już wcześniej pierwszy odcinek widzieli. No i na propos jeszcze samej hipnozy, ja w ogóle w takie coś nie wierzę. Nie wierzę w żadne wróżki, horoskopy, hipnozy i nie wiem co tam jeszcze. Wydaje mi się to jakieś zamierzchłe wierzenia i jakieś zabobony, tak bym to uczciwie nazwał. Więc
więc nie byłem od początku pozytywnie nastawiony na ten program, ale myślę, obejrzę. I w sumie dobrze zrobiłem, że obejrzałem, bo potwierdziło mi to, że ten program jest beznadziejny i że trzeba coś takiego jak hipnoza, no powiedzmy, niech istnieje, niech tam specjaliści się na ten temat wypowiadają. No, ale myślę, muszę obejrzeć. Dobrze zrobiłem, bowiem przeczytałem tyle negatywnych komentarzy, że aż żal byłoby, że nie widziałem tego. Zresztą byłem bardzo ciekawy komentarzy, to trzeba powiedzieć. Obejrzałem ten program i tak myślę, co ja do jasnej obejrzałem, bo naprawdę nie wiem. Nie wiem, co ja przed chwilą obejrzałem. I myślę, czy tylko to moje takie odczucie było, czy inni ludzie też tak mieli. No ale rzeczywiście, w pierwszej godzinie, powiedzmy, po emisji tego, po zakończeniu emisji odcinka na Facebooku, nie znalazłem może jeden pozytywny komentarz na tysiące negatywnych komentarzy. Myślę, nie jestem tym odosobniony. Tak więc, z hipnozy wyszła hipnoza i mam nadzieję, że już się więcej nie pojawi, a nawet jak się pojawi, nie będę jej oglądał. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!